Na koniec Nie mapa Rzeszowa, czyli ilustrowany przewodnik, który w zabawny sposób przedstawia najważniejsze miejsca, kulturę i kuchnię miasta, a nawet charakterystyczne zwroty jego mieszkańców. Nie mapa, wbrew nazwie, zachęca do aktywnego poznawania Rzeszowa i okolic nie tylko turystów, ale także tych, którzy mieszkają tu od lat. Zaczęło się od tego, że Małgorzata Żmijska i jej przyjaciółka z Łodzi zostały mamami. Wtedy postanowiły opracować przewodnik po swoim mieście dla innych mam. Po tym, jak okazał się wielkim sukcesem, podobne opracowania zleciły inne miasta. Rzeszowski przewodnik to efekt spacerów po mieście i poznawania jego specyfiki. Obie z mamy miały takie spostrzeżenie, że Rzeszów to bardzo sportowe miasto. Jest tutaj dużo takich zaczynków do tego, żeby uprawiać właśnie różnego rodzaju sporty. Macie znane bardzo rolkarki i jest też skatepark, jest miasteczko rowerowe, bardzo urocze. Na Wisłoku macie optymisty, więc zauważyliśmy, że bardzo dużo tutaj jest takich kontekstów, żeby po prostu rodzinnie wybrać się na jakiś aktywny spacer, na rower. Nie mapa Rzeszowa to propozycja 5 tematycznych spacerów. W sercu Rzeszowa, na zdrowie w Rzeszowie, bulwary nad Wisłokiem, na deszczowy dzień i dalej w drogę. Ilustrowany słowniczek zawiera najciekawsze regionalizmy, wyszukalne wspólnie z Radiem Rzeszów i Estradą Rzeszowską. Są to na przykład strugaczka i gumka do mazania. U mnie w Łodzi mówi się gumka do ścierania i temperówka. Strasznie uwielbiamy słowo habazie, które oznacza krzaki, ale także zaskoczył nas mile sztangiel, który tutaj oznacza podłużną słoną bułkę pszenną. U nas jest angielka. Więc po prostu te słowa to była dla nas fascynująca podróż po Rzeszowie. Dziękujemy Państwu za to, że pomogliście nam powołać do życia tą niemapę. Na niemapie są zarówno miejsca znane i chętnie odwiedzane przez turystów, ale też te, o których słyszy się mniej, takie jak na przykład Muzeum Energetyki. Nasze muzeum odwiedzają dzieci, młodzież, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, także połączenie takiej zabawy z edukacją. Przewodnik ma pomóc odkryć miasto i mieszkańcom, i turystom, a tych jest w Rzeszowie coraz więcej. Wielu mamy turystów, co nas bardzo cieszy, z Krakowa, który dla nas był kiedyś taką Mekką. Myśmy do Krakowa jeździli, a w tej chwili bardzo dużo Krakusów jest u nas. Poza tym, jak powiedziałem, turyści z Azji, na przykład z Australii się pojawiają, z Ameryki, no to już, że tak powiem, stale. Nie mówię o Europie, bo to praktycznie codzienność. Podziemną trasę, jedną z największych atrakcji Rzeszowa, w ubiegłym roku odwiedziła rekordowa liczba gości, 40 tysięcy. To o 4 tysiące więcej niż rok wcześniej.